Siema Wam wszystkim, cześć i witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w łatwy, przyjemny i szybki sposób zachować swoją własną higienę czystości. Zapraszam do oglądania. Siema, cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym poruszyć z Wami temat, który na pewno niektórych z Was interesuje. Mianowicie, jak to wygląda z tą higieną w samochodzie. Otóż, stoimy dzisiaj na parkingu na Nevadzie. Na Nevadzie jest prysznic, na ten prysznic w każdym momencie można pójść i skorzystać. Kosztuje raptem 7 zł, więc higiena nie jest problemem, ale pokażę Wam przykład, co zrobić, kiedy tego parkingu nie mamy z możliwością wykąpania się, a stoimy powiedzmy w upalny dzień, po pauzie musimy podjechać na jakąś firmę. No głupio by było, żebyśmy pachnieli troszeczkę inaczej niż powinniśmy pachnieć, tak? Czyli warto by było się chociaż troszeczkę obmyć, albo jeżeli jest taka możliwość, to wykąpać. Podstawową rzeczą, którą musimy mieć do takiej możliwości, to jest w miarę dyskretne miejsce postoju. Ja stoję teraz na publicznym parkingu. Jestem skierowany kabiną w stronę krzaczków, także mnie za bardzo nie widać. Oczywiście kąpać też się teraz nie będę, po prostu Wam pokażę przykład, jak można sobie z taką sytuacją poradzić. Pierwsza podstawowa rzecz, której ja zawsze pamiętam, to specjalny ubiór. Mianowicie używam spodni, takich spodni z lekkiego materiału, które szybko schną i w gorące dni w tych właśnie spodniach się kąpię, żeby się nie obnażać, a one są na gumce i w miarę dobrze można się w nich wykąpać. Podstawowa rzecz już jest wiadoma. Następna oczywista rzecz to środki czystości. Mianowicie mydło, ewentualnie żel pod prysznic, jakaś gąbka, oczywiście do tego ręcznik. Kolejna rzecz, która jest nam potrzebna, jest to woda. Najlepiej, jeżeli woda jest ciepła. Ja do tego celu używam oczywiście sobie swojej kuchenki, którą już Wam pokazywałem. Podgrzewam sobie wodę, określoną ilość. Jeżeli mam bardzo mało wody albo jakoś tam sobie staram się, nie wiem, ograniczać te zasoby, to korzystam z innych sposobów, o których jeszcze wspomnę w następnym filmie. Ale do takiego zwykłego kąpania się używam bańki, którą już u mnie widzieliście. Bańka jest 10-litrowa. Do tej bańki wlewam wodę, którą wcześniej przygotowałem, podgrzałem. Następnie wszystko ustawiam, zaraz Wam pokażę jak. Podgrzewanie wody, wiecie jak wygląda. Wlewamy wodę do garka bądź czajnika, podgrzewamy to na kuchence gazowej. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, to sposób ustawienia prysznica. Ja do tego sposobu używam atrybutów Scani. Atrybuty Scani wyglądają w ten sposób, że używam po prostu klapki od schowka. Drzwiczki od schowka w Scani, ewentualnie jak ktoś woli, można to nazwać klapką, znajdują się po lewej stronie kabiny, zaraz za fotelem kierowcy. Otwieramy je w tym miejscu i unosi nam się taka fajna klapa. Ja do tej klapy używam mojego niezbędnego pomocnika. Podpieram go w tej właśnie dziurce i podstawiam w ten sposób. Konstrukcja jest dość chwiejna, ale jak zrobimy tak, to klapka na głowę nam po prostu nie spadnie. Oczywiście to można ustawić indywidualnie, jak komu pasuje. Następnie na tą właśnie klapkę ustawiam swoją bańkę z wodą. Przestawiłem kijek w inne miejsce, bo pochył był zbyt duży. Ustawiam więc bańkę z wodą. Na razie wody jeszcze nie wlałem, pokazuję Wam tylko jak to wygląda. I w ten sposób mamy gotowy prysznic. Woda leci. Zakładamy kapcie, przygotowujemy sobie same spodenki. No kobiety mają troszkę trudniej, chociaż kobietom to polecam stawać na serwisach, co by się nie działo. No bo to jest ciężko z higieną. Zakładamy więc gotowe do tego spodenki, przygotowujemy sobie wszystkie atrybuty potrzebne do kąpania i zaczynamy. Tego oczywiście pokazywał Wam nie będę, bo po prostu skorzystam z prysznica. Ale jeżeli, tak jak podkreślam, macie taką sytuację, że stoicie i zależy Wam na tym, żeby jednak tą higienę zachować, warto jest wiedzieć, że można zawsze sobie poradzić. Tym Was zostawiam, napiszcie w komentarzu, jak Wy do tego podchodzicie i trzymajcie się. Cześć!